Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest trzeci etap dla tego samochodu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Audi A7 z roku 2018, silnik 3-litrowy diesel, moc silnika zwiększona do 333 koni. Warto przypomnieć, że jest to tak zwana miękka hybryda, która ułatwia miękki rozruch silnika, przebieg sumaryczny 114 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest trzeci etap dla tego samochodu. Wyniki z etapu numer 1 znajdziecie w odcinku numer 36, natomiast z etapu numer 2 w odcinku numer 129. Wszystkie wyniki będą prezentowane na tle wyników z poprzednich etapów, żeby łatwo i wygodnie porównywać ze sobą. Inicjatorem tego eksperymentu jest Stanisław. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Stanisław skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, jest to olej Golf 0W20 i już tutaj nadmienię wyraźnie, że jest to olej świeży, który został zalany w aktualnej wymianie, czyli on będzie bohaterem etapu kolejnego za kilka miesięcy. Próbka numer 2 to olej przepracowany po blisko 15 tysiącach km w opcji bez płukanki. W tym miejscu znowu adnotacja, jest to ten sam olej, który występował w poprzednim etapie, badany był wtedy po 7,5 tysiącach km. I próbka numer 3 to olej przepracowany, taki sam jak próbka numer 2, tylko w opcji z płukanką. Mam nadzieję, że jasno zaprezentowałem Wam te próbki, wiadomo co jest co. Niestety zabierając się za ten eksperyment, byłem przekonany, że olej przepracowany to odpowiednik oleju świeżego, który jest w przesyłce, czyli Golf. Stąd w całym materiale wpisywałem, że olej przepracowany to Golf. Prawidłowa wersja jest taka, że olej przepracowany to oryginalny olej Audi. Jakiego dokładnie producenta tego nie wiemy, natomiast jest to kontynuacja etapu numer 2, ten sam olej po kolejnych 7000 km. Do samochodu zalany został olej fabryczny Audi w klasie lepkościowej 0W20. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 14800 km, 80% eksploatacji to trasa, 20% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 8 miesięcy, czyli mamy praktycznie identyczne parametry jak w etapie numer 1. Etap drugi traktujemy jako etap cząstkowy etapu obecnego. Co ważne do podkreślenia, w etapie numer 3 Stanisław zdecydował się na zastosowanie płukanki Liquimoly. W ramach dodatkowych informacji Stanisław, szukając informacji o silnikach ze swojego samochodu, doczytał, że mają one obniżone ciśnienie oleju w układzie korbowym, co w połączeniu z niskimi obrotami może prowadzić do większego przedostawania się produktów spalania do oleju. Stanisław przesyła świeżą próbkę oleju Golf, ponieważ przyświecały mu dwa cele. Napisał w ten sposób: zauważyłem znaczne różnice w wyglądzie i konsystencji w tej samej klasie lepkości i normie. Interesuje mnie głównie, czy jest pełna zgodność parametrów z deklaracją producenta. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, żeby rozwiązać zagadkę Staszka o zgodności parametrów z deklaracją producenta, a następnie pomiar oleju przepracowanego bez płukanki oraz oleju przepracowanego z płukanką. Lepkość dla oleju świeżego Golf jest następująca: 41,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo wysoką zgodność wyników, nie mamy żadnych niepokojących sygnałów. W tym miejscu jeszcze raz zaznaczam, że jest to próbka oleju, który został aktualnie zalany do samochodu. Wrócimy do niej za kilka miesięcy, jak pojawi się następny etap badań dla tego samochodu. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka numer 2, olej bez płukanki. Punktem odniesienia dla tej próbki będą wyniki zaprezentowane w poprzednim etapie, ponieważ mamy kontynuację testu tej próbki. Przypominam, lepkość do oleju świeżego była następująca: 40 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 8 w temperaturze 100 stopni, wskaźnik lepkości 177.
I również w ramach przypomnienia nie było opcji konfrontacji wyników z deklaracją producenta, bo nie było żadnego potwierdzenia, co to za olej. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 36,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 7,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 193. Są to przedziały akceptowalne, widzimy postępującą degradację w stosunku do etapu poprzedniego. Nieznacznie lepsza sytuacja niż w etapie numer 1, gdzie badano próbkę oleju Liqui Moly po zbliżonym przebiegu. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego wraz z płukanką. W trakcie jak realizowany jest pomiar, można dodać kilka słów na temat procedury, którą zastosował Stanisław. Cała procedura trwała 30 minut, w tym czasie zostało przejechane 3 km bardzo spokojnie po równym terenie, następnie auto pracowało na wolnych obrotach. Po tym czasie nastąpiło prawie natychmiastowe spuszczenie oleju z silnika. Lepkość dla oleju przepracowanego z płukanką jest następująca: 32,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 7,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 202. A to oznacza, że zastosowana płukanka przełożyła się na dodatkowy zjazd lepkości o 12% w niższej temperaturze oraz o 7% w wyższej temperaturze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Niestety skończyły się testy od MCU i bazujemy wyłącznie na bibułach chromatograficznych dostępnych w laboratorium. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Tutaj mała adnotacja, po prawej stronie jest bibuła modyfikowana dodatkowymi odczynnikami, stąd to nietypowe rozlanie plamy. Trwają poszukiwania optymalnego rozwiązania w testach jednokroplowych, a do tego potrzebne są nowe eksperymenty. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii poprawnych, nie doszukuje się tutaj niepokojących sygnałów. Co więcej, zarówno plama oleju bez płukanki, jak i z płukanką wygląda bardzo podobnie. Nie zauważam tutaj szczególnie dużego zróżnicowania. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Pierwsza sprawa to różnice dla oleju przepracowanego w opcji z płukanką oraz bez. Na widmie w podczerwieni nie ma istotnych różnic. Stopień podobieństwa tych dwóch próbek bardzo wysoki. Analizując widmo różnicowe, to widać wyraźnie postępującą degradację w stosunku do obserwacji wykonanych w etapie numer 2 po 7,5 tysiąca km. Odczyt wyników robimy głównie na tle etapu pierwszego, sadza na porównywalnym poziomie, rozcieńczenie paliwem nieznacznie mniejsze w obecnym etapie, natomiast oksydacja, nitrooksydacja oraz sulfonowanie zauważalnie większe w etapie numer 3. Degradacja bazy olejowej mocniejsza w etapie numer 1, natomiast degradacja dodatków mocniejsza w etapie numer 3. W etapie numer 3 pojawia się również zanieczyszczenie oleju większe, co może stanowić potwierdzenie słuszności decyzji o zastosowaniu płukanki dla tego silnika. Podsumowując, powtórzę to, co powiedziałem w odcinku poprzednim dla tego samochodu. W moim odczuciu 10 000 km jest optymalnym wyborem dla tego połączenia. Mimo że otrzymano bardzo dobre wyniki w teście lepkościowym oraz bibułowym, to podczerwień dość wyraźnie sygnalizuje, że termin wymiany oleju został przeciągnięty. Być może decydując się na olej Golf, będą podstawy do innych rekomendacji, pozostaje uzbroić się w cierpliwość i zaczekać do kolejnego etapu. Stanisław zaznacza, że olej Golf jest dedykowany do tego modelu samochodu. Mając na uwadze rewelacyjne wyniki przy Renault Laguna, to jest drugi samochód Stanisława, stwierdziłem, że warto zaryzykować. Coraz więcej słyszę pozytywnych rekomendacji dla tego oleju i ponoć baza olejowa to pełen syntetyk. Kończy Stanisław. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!